Przyszedłem, bo się chciałem pochwalić. Ty się chciałeś pochwalić czym? Bo w końcu znalazłem pracę. O, to ekstra, to 12 lat po podstawówce nic. I nagle zatrudniony. Nie? Ty, a ten, a gdzie? W kuratorium. No kuratorium cię wzięli, to żeś wysoko zaszedł. Wystrzeliłem w górę jak rakieta. No. Ty, a powiedz mi, a co tam robisz? No, a co się robi w kuratorium? Palę zwłoki. Patrz, jak se skórę przyjarałem, bo się oparłem i wie, zadowolony. Ja to się chyba pomyliło z krematorium. A jak ja powiedziałem? Nieważne. Nieważne. Nie, no wiesz, że ty to bierzesz i już potem zakręcę. Co? No. A nie myślałeś, żeby tą robotę w cholerę zamienić na coś? Chciałem, ale weź tu, rzuć palenie. To nieważne, ty wiesz co, a ja z kolei tak? Wysłałem swoją ofertę do biura pracy. I przysłali mi test. Tobie? Tak. Test? Tak. A po co? Przecież wiadomo, że nie jesteś w ciąży. Ale test psychologiczny. A, tak? No, psychologiczny. Ojej, no. A ja myślałem, no, ty myślałem że... Nie. No, psychologiczny, no. Dobra. I gdzie się go wkłada? Nie wiem, może wiesz, no tu, mam, no, tu nie. Nigdzie się go nie wkłada, baranie. Się go nie wkłada, tylko się go wypełnia. Moczem? Długopisem! A no jak moczem? Tak, nie. To kartki w kopercie, to moczem to wypełnisz, na posto zaniesiesz baranie ty? Nie. Dobra, no. już się tak nie denerwuj. Co ty, w ciąży jesteś? To jest taki test. Dobra, to jest test. Ja ci go dam. Ty będziesz go czytał. Ja będę mówił odpowiedzi, ty będziesz zaznaczał, tak? No powoli, żeby głupot nie nastrzelać. Trzymaj i wypełniaj. A tylko długopisem... Ile znasz języków? A, jeden. Czytać dalej? No co jeden? No czytaj dalej, no co jeden? Może więcej, tak? Tak, no. Ale jak zawołasz kota i on przyjdzie, to się nie liczy. Dawaj. A, jeden. B, dwa. C, trzy. D, więcej niż trzy. C3. Trzy języki. Ty znasz trzy języki? Oczywiście. Chyba jeden swój, dwa w butach. Pisze, że znasz jeden język, czyli A. A skąd wiesz, może na kurs poszłem? A właściwie połowę jednego. Jedna, druga A. Pytanie o służby specjalne. O, na czasie. Trzeba uważać. Zaznacz właściwe zdanie. A. Nie byłem współpracownikiem służb specjalnych. B. Byłem współpracownikiem służb specjalnych. Jeśli wybrałeś odpowiedź B, że byłeś, podaj pseudonim. Oczywiście A. Nie byłem współpracownikiem służb specjalnych. A pseudonim? Furman. Czy posiadasz łatwość asymilacji nowinek technicznych? A. Mam. B. Nie mam. No ciężko powiedzieć. A co to jest ta asymilacja? Przypomnij mi. Asymilacja? Chyba coś o Żydach. To ja do Żydów nic nie mam. Czyli B. Nie mam. Zresztą od Żydów i tak wolę Murzynów. Dlaczego? Murzyna łatwiej poznać. Wiesz? Łatwiej. Bo Murzyn ma na szyi takie wisiorki nosi, nie? No i dzidę. O!
Gdybym był zwierzęciem, byłbym. Skreśl odpowiedni kwadrat. A. Tygrysem. B. Jastrzębiem. C. Sikieratką. Sikieratka? Co to jest? Kojarzysz to? To jest taki robak. Buduje sobie gniazdo w krowich odchodach. Możesz nie znać, ja trochę w tym siedzę. To nie kojarzę, ale to nieważne, ty, ale wiesz, to tygrysem. Co tygrysem? Zaznacz, że chciał być tygrysem. A, taki, wiesz co to jest tygrys? Taki z ogonem. Tak. Aha. Tygrys. Tylko, że już zaznaczyłem sikieratkę. A dlaczego zaznaczyłeś sikieratkę? Kto cię prosił? No bo tak powiedziałeś, sikieratka. Bo się pytałem, co to jest, to nie po to, żeby zaznaczał. A widzisz... Zaznacz, że tygrysem. Ale nie możesz być jednocześnie sikieratką i tygrysem. Oni się nie krzyżują. Ja się skrzyżuję tygrys z robakiem? Nie skrzyżuje się. No. Chyba, że jeden drugiemu drogę przebiegnie na krzyż, no ale to jest... No i co teraz robisz, baranie? Jak to zaznaczyłeś? Powiedz co? Co? Idźmy dalej, zaraz się odkujesz. Dawaj. Jesteś na imprezie. O, widziałeś jaka łatwizna? Dawaj. O której godzinie ją opuszczasz? To podchwytliwe. A, o tej, o której sobie wcześniej założyłeś. Nie no, coś ty. Bo co? To wyjdzie, że taki jesteś drętwy. A. Się nie umiesz bawić, taki jesteś, wiesz, sztywny, taki sztywniak. Tak. Wiesz, sztywniak, co to jest? Wiem, znam. U mnie w kuratorium są sztywniaki. No do zabawy, powiem ci, to pierwsi nie są. B. Gdy czujesz, że masz już lekko w czubie... No zwariowałeś, to wyjdzie, że jesteś taki pijak, jakiś chlor. Medel. Tak, taki na spirytusie. Taki żulomedel. Ty, to co? Ostatnio do nas przywieźli takiego gościa, nie? To był tak przeciągnięty spirytusem, że normalnie tylko bzyknął. Oje. Super, już o 15 byłem w domu. Ty, gdy wyprasza cię gospodarz, to się chyba na wsi dzieje. I dy, mniej więcej po północy... O, to jest dobre. Dy, mniej więcej po północy. Dy. Wiesz, nie za wcześnie, nie za późno. Ten. Trochę byłeś, już lecisz. Ten. Dy. Ty. Mniej więcej po północy... Tak. Jak zwyczajowo kładą się spać sikieratki. Oho. A ciekawe, o której wstają, nie? Dlaczego się sikieratki znowu zaznaczył? Na kogo ja wyjdę? Idźmy dalej, zaraz się odkuję. Ty? Zaraz się... Moje życie intymne. Oj, się zaczęło trudne. Co ich obchodzi moje życie intymne w ogóle? Wiesz no, może nie chcą, żebyś wszystkich pozarażał. To nie jest takie głupie. Może i tak. To się trzyma kupy. Może i tak. Jak sikieratka. A. Człowieku, ty nie mów mi o tym więcej, bo ja nie wiem, co to jest, rozumiesz? Nie wiem, jak to wygląda w ogóle. Może i tak. W życiu tego cholerstwa nie widziałem. No, wystarczy trochę pogrzebać. Moje życie intymne. A. Mam stałego partnera. B. Mam przypadkowych partnerów. C. Żyję bez partnera. To proste oczywiście. A. Mam stałego partnera, wiesz, żeby nie pozarażać. Tak. Przyjmie to zaznacz. A. Mam stałego partnera. Dobrze. Ruszyliśmy. Dawaj. Chcę przypilnować, to nie dajesz radę. Dawaj. Śmiało. Dy. Interesują mnie wyłącznie partnerki. Dobra.
Ja bym wygrał D. I co teraz rozwiązanie? Kiedy dane to koniec, tak? Jakbyś określił... Co ja bym określił? Swoją postawę w erotycznych kontaktach z drugą osobą, osobami. Ty kogo oni szukają? Ciebie. A. Wstydliwy uciekinier. B. Ostrożny eksperymentator. C. Romantyk w sidłach rutyny. D. Notoryczny kusiciel. To koniec? Tak. To D. Notoryczny kusiciel. D. Uważaj, nie do ciebie kusiciel. A to ja byłem, wiesz. Dobra. Nabój się. Dobra, tak ci grubo zaznaczę, żebyś miał takiego grubasa na za wszystko. Gdzie tu pisze kusiciel? Gdzie to pisze kusiciel? Gdzie? Gdzie? Ja tu nie wiedzę, że ma kusiciel. Nosiciel! Dawaj! Cholera! No to ryszy nosiciel. Się odkułem. Jak jest twój stosunek do najbliższych znajomych? A. Pełen szacunku i wyrozumiałości. B. Nerwowy, pełen wyzwisk. Co zaznaczyłeś? Nie twój interes, debilu. B. Na drodze leży pies ze złamaną nogą. I śpi. Jak ja bym miał złamaną nogę, to bym chyba nie usnął. Może mu złamali, jak już spał. Cicho podeszli. Ze złamaną nogą i śpi. Zbliża się do niego walec drogowy. Ale ma dzień. Co robisz? A. Ignorujesz to. Nie. B. Wbiegasz na drogę i ratujesz psa. C. Wołasz pomocy, ale sam nie ruszasz się z miejsca. Co zaznaczyłeś? D. Jadę dalej walcem. Bo to ostatnie było. Podnieś punkty honora, bo cały żeś mnie w nerwy wprowadził. Tylko nie przeszedł żadnego. A cię obserwuję. I jak? Nie jest najgorzej, masz 6 punktów. Ty się, a na ile? Na 10. To więcej niż pół, widziałeś to. A nie na 100. Pokaż. Tak, tak, nie, patrz, bo nie, zauważyłem, że masz 1 i 3 zera. I mimo to masz 6 punktów, masz 2 propozycje pracy. O, gdzie? Pierwsza w kuratorium. O, to fajnie, będziemy kolegami. Nie będziemy. Masz taką szyszkę do sadzy? Nie mam. A druga? Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. O. Na stanowisko opiekun sikieratek. Dawaj, Max? Cześć, Bożydar. Co tam? Odezwała się we mnie natura. O, no, to fajnie. I co powiedziała? Żebyś mi poradził, jak się uwodzi dziewczęta. A, tak się odezwała, no to fajnie. Znaczy, wiesz, ja nie wiem, jak się uwodzi dziewczęta. Wiem, jak się wyrywa lachony. Jeśli to samo, to ci mogę podrzucić parę glebsów. Tak? No. To morowo. Morowa? Tak. Morowa? Człowieku! To słowo wyszło z użycia w połowie XIX wieku. Tak samo jak hyżo i muszkiet. Nigdy tego nie używaj przy podrywie. Chyba, że chcesz, nie wiem, rozjechać Elizę Orzeszkową. Jak to? Rozjechać piszarkę? Nieważne. Spójrz na siebie, jak ty wyglądasz. Jak ty się w ogóle ubrałeś? No jak? Właśnie schludnie. Krawat. Pullover. Szyk i moda. I w tym stroju chcesz wyrwać lachona? No błagam cię, no w tym stroju chcesz zaciągnąć pannę na warsztat? No w tym stroju to możesz zaciągnąć, nie wiem, wartę honorową na pogrzebie Bieruta.
Ty w ogóle miałeś kiedyś jakąś dziewczynę? Jak jest w ogóle w twoim języku dziewczyna? Nie wiem. Białogłowa? Albo dziewoja. Dziewoja, no jest w tym słowie erotyczne napięcie. No i co, miałeś jakąś dziewoję? Owszem, byliśmy na randce w Muzeum Ziemi Podlaskiej. To był twój pomysł? Tak. Respekt. Zwiedziliśmy salę z bagnami biebrzy. Parada atrakcji. Tak. I co tam było? Borsuki, suseł, dwa samce i mały. Jak, dwa samce i mały? No nie wiem, jak im się udało. A potem pokazałem dziewoi puszczyka. Nie no, wreszcie coś! Ale takiego prawdziwego wypchanego puszczyka, czy takiego puszczyka, wiesz jakiego? Jakiego? No dobra, i co dalej? I potem dziewoja poszła do toalety i więcej jej nie spotkałem. A co się stało? Co, wciągnęło ją bagno biebrzańskie? Tam było takie okienko, dwa piętra nad ziemią, a się dziewoja przecisnęła i uciekła. Jak to zobaczyłem, Max, to normalnie, no, można powiedzieć, witki mi opadły. Witki mi opadły? Tak. Człowieku! Czy ty chodziłeś do jednej klasy z Mikołajem Rejem? No skąd ty znasz takie głupie słowa? No dobra, nieważne tam. Mniejsza o to. W każdym razie, chcesz teraz wyrwać lachona, tak? No. Chcesz wyrwać lachona. Dobra, to co trzeba zrobić? Po pierwsze, ubierz się jak człowiek, jak ja. Po drugie, umyj się. Wezmę natrysk. Bardzo proszę. Po trzecie, idziesz do klubu, gdzie się bawi młodzież. Wchodzisz, Adam, tak. Tu siedzi lachon, tu dwa lachony, tu trzy lachony, tu dwa lachony siedzą, dwa stoją. Tu pięć lachonów, tu osiem lachonów. Generalnie lachonarium. I teraz uważaj. Najważniejsza jest gadana. Gadana. Na gadkę wszystko można załatwić. Zresztą z twoim wyglądem to jest twoja jedyna broń. Uwaga, podchodzisz do lachona i nawijasz gadane. Albo nie, poczekaj, zrobimy tak. Teraz ty jesteś ty, a ja jestem lachon, dobra? Ty jesteś ty, ja jestem lachon. A ja? A ty jesteś ty! To ja mam trudniej. Nie wiem, być może. W każdym razie ja jestem lachon, przyszłam tutaj do baru, kurzę sobie papierosa, patrzę, co się dzieje dookoła ciekawego, no nic. Czekam, aż przyjdzie do mnie jakiś książę z bajki. Przychodzisz ty? No, są różne bajki. W każdym razie nie masz szczęścia, dziewczynina, no ale po co się tu pchała? Mogła w domu siedzieć. Wlazła na ring, to dostała w ryj. Dobra, czyli jest lachon, podchodzi dobiegać i nawijasz gadane. Dawaj. Już? Co? Już? No już, dawaj. Jestem Bożydar. No z tym się to już nic nie da zrobić. Bożydar? Co to w ogóle za imię jest? Bożydar? To już lepiej jakbyś miał trzy nogi. Bożydar to jak nazwa jakiegoś nawozu. Bożydar azotowy. Ale co z tym zrobić? Co z tym zrobić? Dobra, wiem. Załóżmy, no, że ona no nie dosłyszała. Po prostu nie dosłyszała. Gorzej słyszy na jedno ucho, o. I tak lepsze ci się nie trafi. Cud, że ma ucho. No, dobra, ale pewnie ty też wszystkiego nie masz. Jak masz, to nie takie. Więc co, przedstawiłeś się, Bożydar. Dobrze, znaczy niedobrze, ale ona nie dosłyszała. Znaczy, usłyszała takie bujnie. I teraz ona mówi. Co ona mówi? Ona mówi tak. A coś jeszcze powie? Oczywiście, że jeszcze coś powie, dopiero nabiera powietrza, żeby coś powiedzieć, ale nie ma jednego zęba i wylatuje. Taką sobie wybrałeś. No ale dobra, załóżmy, że sobie tę dziurę zatkała językiem. I teraz mówi tak.
What a beautiful ball. O, ale cię trafiła? Taka śmieszka. Lubi się pochichrać. No to będzie miała okazję. No, i dalej mówi tak. A ja jestem Lessie. Lessie. Uważaj, bo cię ugryzę. Co jest, co? Strach trochę. Dobrze, jest ryzyko, jest przyjemność. Bądź czujny jak pies podwójny. Czyli co, jest les, jest Bożydar, piękna para. Dawaj dalej. Co, jeszcze coś? No jeszcze coś, no pewnie, że jeszcze coś. Ja? A co myślałeś, że dopiero teraz się zaczyna cała akcja pod arsenałem, dawaj. No dawaj. No. No rwij lachona, rwij lachona. Na co czekasz, aż się lachon zestarzeje? No dawaj, dawaj, dawaj. No. Czy byłaś może kiedyś w Muzeum Ziemi Podlaskiej? Lessie, wróć! Wróć, Lessie, wróć! Tak, Lessie była w Muzeum Ziemi Podlaskiej, zna Ziemię Podlaską, zwiedziła Ziemię Podlaską, pływała po Biebrze, kajakiem, wpław, powszek, wzdłuż, na skos, w głąb, nie wiem, spała z bobrami, grała w karty z jeleniem, jeździła na łosiu, skakała z wiewiórkami po szyszkach. Ona ma to wszystko obcykane. Nie chcę takiej dziewczyny, co spała z bobrami. Dobra, nie spała, leżała obok. Nic między nimi nie było. Ona tu, bobry tu. Zadowolony? Całe szczęście, tego bym nie zaakceptował. Debilu, kretynie, matole, do picia i tak zaproponuję. Do picia, no pewno, ale skucha. Ale skucha. Skucha? 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 Skucha to grają dziewczynki na podwórku w gumę. Zresztą do gumy za chwilę dojdziemy. Chociaż jak patrzę na ciebie, to wcale nie jest takie oczywiste. Proszę bardzo, do picia. Reflektujesz może na kawę, herbatę? Ha, 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 ha. Tak. Poproszę rumianek. Albo sodę, to sobie nogi wymoczę. Sodę mam w szatni, w słoiku przyniosę. Gdzie ty idziesz? Po sodę. Słyszałeś coś o alkoholu? Alkohol i zaproponuj, no! Ale że mnie frajer pompka! Reflektujesz na herbatę z rumem? A ty wyrywasz lachona czy starego marynarza? Nie przyjrzałem się! Lachona wyrywa! Nie przyjrzałem się! Lachona! Nie przyjrzałem się! Lachona wyrywa! Dobra, spokojnie. Ona się na tobie poznała, sama poszła do baru. Poszła do baru, kupiła setkę, wypiła. Kupiła drugą setkę, wypiła. Spojrzała na ciebie, kupiła jeszcze dwie setki. Wypiła, wraca, idzie. Ledwo idzie, ale idzie. Jest lekko rozmiękczona teraz. Jest teraz lekko rozmiękczona. I teraz powiedz jej komplement. Jesteś lekko rozmiękczona. Jesteś lekko rozmiękczona! Znowu nie dosłyszała, to za głucha pała. Dobra, to nie ma sensu. Inaczej robimy. Zamieniamy się rolami. Dobra. Rolami się zamieniamy, stój tam. Teraz ty jesteś lachon, ja jestem Bożydar. I patrz, jak to się robi. Po pierwsze, jak się do tego klubu w ogóle wchodzi. Jak tam się idzie do tego klubu. Idziesz? Uwaga, tak, muzyka. Widziałeś? Rozsiewasz czar. Wchodzisz tak, jakby każda część twojego ciała wchodziła osobno. A za drzwiami nic nie zostało? Gdzie? Tam. Została mi noga. Idź zobacz. Jak się kopnie w dupę, zaraz to zobaczysz. Uwaga. Podchodzisz do lachona i mówisz tak. Hej, kotku, jestem... Ten Bożydar. No tak, znowu to. Ale cię starzy załatwili? Ale co z tym zrobić? No, co z tym zrobić? Dobra, wiem. Dobra, uwaga.
Podchodzisz do Lachona i mówisz tak. Hej, kotku, jestem Bożo. Bożo w porze. Widziałeś, widziałeś? Z każdego szamba da się wyjść. I dalej mówisz tak, uwaga, jedzie armata. Mówisz tak. Hej, kotku, wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia, czy mam przejść przed tobą jeszcze raz? No, to... chytre, chytre. Albo, albo, jak widzisz, że można, rzadko kiedy, ale czasem można, to możesz podjechać hardziorem i mówisz tak. Hej, kotku, jestem Bożo. Zapamiętaj to imię, bo niedługo będziesz się krzyczeć. O nie, 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 o nie, 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 dobra, to nie, nie, dobra, to nie, to nie, nie. Nie było, nikt nie słyszał. To jest czerwony szlak dla zawodowców. Tam się nie pchaj, bo sobie nogi połamiesz. Dobra, i dalej mówisz tak. Byśmy tutaj podęsili, ale puszczają tu straszny kał. Słowo klucz, powtórz. Straszny kał. Więc może pójdziemy do mnie, wbijemy się na klamę, walniemy dwa browce, zapuścimy muzę i poznasz w akcji prawdziwego debeściaka. No i po debeściaku wiadomo. Pociąg! Pociąg! Tak, pociąg. Aha. Bawicie się do rana NRD-owską kolejką. Ty głąbie złamany. Dobra, zrozumiałeś wszystko, co ci powiedziałem? KPW! Co? KPW! Dobra, KPW, NKWD, idź. I pamiętaj, że im później się wszyscy dowiedzą, że jesteś nienormalny, tym lepiej dla ciebie. Minął dzień. No, 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 no. I zjawiłem się wczoraj na tym twoim dancingu. Na czym? Dancingu. Matko, ale wapno. No dobra, no, no, no i co, no i co? Powiedziałeś wszystko tak, jak ci mówiłem? Tak. Tylko się pomyliłem przy słowie debeściak. A, tam w jednym słowie to się no, można walnąć. Powiedziałem dewiant. Poznasz w akcji prawdziwego dewianta. Ona tak się zainteresowała. Dewianta, dewianta? A ja w zaparte dewianta i... Ty jesteś tak głupi sam z siebie, czy ktoś ci za to płaci? Gratis jest. Wiesz co, Boże Darno, bez obrazy, no nie? Ale ty masz głowę tylko po to, żebyś się deszcz nie lał do środka. I jak to, żeby się deszcz nie lał? Nie rozumiem. Nie rozumiesz, bo nie pada. No w każdym razie powiedziałem, dewianta i się zaczęło. Co się zaczęło? Przyjechała policja? Miałem w domu prawdziwe lachonarium. Co? 20 lachonów na metr kwadratowy. Niezłe stężenie. Jak to te lachony poszły za dewiantem? No pewno. I teraz mamy jeszcze z nimi randewu. Co? Tak. Znowu? Tak. Z tymi lachonami? To poczekaj, gdzie idzie? Gdzie ty idzie? Czekaj, to idziemy razem. Wykluczone! Co wykluczone, baranie? Co wykluczone? Przecież tyle lachonów nie obrobisz tego sam. Tu jest potrzebny prawdziwy egzekutor. Idziemy razem, nie ma dyskusji, koniec, kropka. Goń się, leszczu! Dzień dobry, panie majster. Nie. Jak tam dzisiaj? Dobrze, dobrze. Idzie robota, pali się w rękach. A ten balkon to tam nie za nisko pan zrobił? Nie, balkon jest dobrze. Budynek osiada. Dlaczego? Dlaczego? No, skorupa ziemska jest w ciągłym ruchu. Płyty tektoniczne się na siebie nakładają. Widzi pan, co się dzieje. No. Ale nie ma się co martwić. Dzisiaj panu osiada, jest pan zły. Jutro się panu wypięci, będzie pan zadowolony. A co pan tu dzisiaj tak w ogóle zrobił? Schody wylałem. Gdzie? Na górę. Patrzę. Nie! Nie ma co tam się pakować. Dlaczego? Bo się niechcący zrobiły ruchome. To jak ja będę po nich chodził? Podstawi pan filar i będzie pan zadowolony. A po co mi filar na środku pokoju? Po co mi filar na środku pokoju? Po to, żeby pan był zadowolony. Ma pan psa? Mam, no ale co to ma do rzeczy? No mam. To psa pan sobie przyczepi do filaru i pan będzie zadowolony, i pies będzie zadowolony, i serec będzie zasłonięty. A co tam będzie robił sedes? Będzie zasłaniany przez filar. Ale przecież toaleta, nie wiem czy pan pamięta, miała być tam, a nie tu. Toaleta jest tam,
Nie wiem, czy pan pamięta, gdzie jest rura. A rura jest tu. A dlaczego nie tam? Bo jedna rzecz nie może być w dwóch miejscach jednocześnie. Zwłaszcza, jak jest krótka. Jak rura jest za krótka, jak ja ją sam mierzyłem? Pan ją sam mierzył, ale ja ją sam montowałem. Panu starczyło, mi nie starczyło. Sedes jest tutaj. Kto wygrał? No, dobrze. Na jutro pan mi przyniesie jeszcze dwa wiadra farby, bo się farba skończyła. Co się pan? Farba się panu skończyła? Jak się panu skończyła farba? Tej farby to było tyle, że to wystarczyłoby na pomalowanie pięciu mieszkań. I wystarczyło.